zasadniczo prowadzona fundacja, czy tam po prostu regulacja rynku leków, czyli ta wszystka refundacja leków, spowodowała to, że w systemie pozostało ponad miliard złotych. Dzisiaj ustawa mówi o tym, że to, co pozostaje z refundacji, musi iść z powrotem. I widzicie Państwo, że pojawiają się nowe programy lekowe, pojawiają się zupełnie nowe leki w leczeniu, natomiast system nie jest w stanie spożytkować tych pieniędzy. Pojawiła się inicjatywa poselska, merytoryczna, PiS-owska, która mówi, żeby przerzucić te pieniądze ustawowo na cel, oczywiście na działanie statutowe Narodowego Funduszu Zdrowia, ale żeby można było za nie wykupić te wszystkie procesy sądowe, bo to jest bez sensu. Narodowy Fundusz Zdrowia i jego urzędnicy, obojętnie wszyscy, wiedzą dokładnie o tym, że za COVID, że za porody, że za zawały, tak muszą zapłacić. No to jest po prostu, no, są nielimitowane świadczenia i ratujące zdrowie i życie. I czy warto to ciągnąć? Myślę, że to jest słuszna decyzja, żeby przełożyć to na procesy sądowe, w ugodach to wszystko pozawierać.